Siemano mordeczki, witam Was w kolejnym materiale. W dzisiejszym odcinku będę chciał Wam troszkę opowiedzieć, skąd uczę się fotografii. Pamiętam, jak zaczynałem, no brzmi to jakbym już fotografował nie wiadomo ile, a za moich czasów to było tak, ale pamiętam, że jak zaczynałem od fotografii klubowej, to szukałem bardzo dużo w sieci i wtedy jeszcze na YouTubie, pamiętam, nie było za dużo kanałów fotograficznych, osób, które gdzieś tam dzielą się wiedzą, na pewno tej wiedzy było mniej. Dzisiaj uważam, że znacznie łatwiej i jest sporo takich kanałów, gdzie możemy tą wiedzę zdobyć, dlatego chciałbym Wam dzisiaj te kanały przedstawić i skąd ja też czerpię wiedzę i się uczę. Od razu Wam dodam, że przez całą swoją karierę fotograficzną dopiero teraz, po 6 latach, poszedłem na pierwsze płatne warsztaty i o nich Wam powiem troszkę później. Głównie wiedzę fotograficzną to czerpałem tak naprawdę z internetu, z tego, że pytałem różne osoby, które już miały jakieś doświadczenie, ale przede wszystkim pytałem osoby te, których fotografie mi się bardzo podobają. Bo uważam, że jeśli się uczyć, to od tych osób, które nas inspirują, których styl zdjęć nam odpowiada i to od nich czerpać tą wiedzę. Jeśli chodzi o kanały na YouTube, z czystym sumieniem mogę Wam polecić kanał Fotobłys, który prowadzi Michał Kula. Znajdziecie tam masę merytorycznej wiedzy i przykładów i poradników, dzięki którym tak naprawdę uważam, nie potrzebujecie wiedzieć nic więcej, aby robić naprawdę dobre zdjęcia, a przede wszystkim zrozumieć, jak działa aparat i jak to wszystko się dzieje, że rejestrujemy ten obraz, uzyskujemy taki efekt czy inny. Kolejnym kanałem, z którego warto korzystać i osoba, którą znam jeszcze, jak kiedyś szukałem wiedzy na fotoblogi, to Jakub Kaźmierczyk, u którego na kanale znajdziecie również dużo merytorycznej, dość długich i bardzo wartościowych odcinków, które szczerze Wam polecam. Ostatni kanał, z którego ja tak naprawdę korzystam i który mógłbym Wam polecić, jest to Martin Schrader. Mam nadzieję, że nie przekręciłem tego imienia i nazwiska. Martin wrzuca na swojego YouTube'a, pokazuje poradniki w Lightroomie, jak obrabia zdjęcia, ale w czyimś stylu. Na przykład bierze czyjś profil z Instagrama, ma od tej osoby surowe zdjęcie i właśnie próbuje w taki sam sposób, jak ten dany twórca, obrobić tą fotkę i z nim możecie wspólnie przerobić proces edycji. Ja uważam, że jest to bardzo fajna forma do zdobywania wiedzy, przede wszystkim jeśli chodzi o kolory, mieszanie, co się dzieje. Bardzo chętnie zaglądam na ten kanał i przeglądam sobie poradniki, aby patrzeć, co zrobił, aby uzyskać dany efekt i nie ukrywam, że jest to w mojej ocenie jeden z fajniejszych sposobów na pozyskiwanie inspiracji i wiedzy dotyczącej ustawiania suwaków w Lightroomie i uzyskiwania jakiegoś konkretnego efektu. Całą wiedzę, którą ja zdobywałem, to było tak naprawdę metoda prób i błędów. Oglądałem masę zdjęć na Instagramie i najczęściej mam tak, że jak naoglądam się jakichś zdjęć danego typu, to nagle później czuję taką wewnętrzną energię, że dobra, muszę to spróbować. Wiadomo, że ten pierwszy efekt, jak zacznę robić, może nie być taki pożądany, jak sobie założyłem w głowie, ale warto się nie zniechęcać i próbować uparcie dążyć do tego celu, zadawać sobie pytania. No dobra, mamy już coś takiego, no ale co zrobić, żeby ten efekt był taki, jak ktoś uzyskał? No i próbować znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Sami widzicie, ja teraz bardzo mocno się wkręciłem w portrety, gdzie mogę Wam powiedzieć, że jeszcze ponad rok temu bym powiedział, że fotografia portretowa, lubię ją oglądać, ale nie lubię je robić. A dzisiaj, no muszę przyznać, że sprawia mi niezłą frajdę. Jeśli chodzi o warsztaty fotograficzne, warto jest się wybrać. Ja na przykład, jeśli bym teraz miał wybierać warsztaty fotograficzne, to wybrałbym warsztaty u osoby, której prace najbardziej mi odpowiadają, która mnie inspiruje, ponieważ chciałbym się uczyć od niej, żeby osiągnąć podobny efekt jak ta osoba. Uważam, że bez sensu jest iść na płatne warsztaty do kogoś, kogo w ogóle nie znamy, nie wiemy, co ta osoba robi, bo tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę my chcemy iść. U Kuby Kaźmierczyka właśnie byłem na takich warsztatach i to były moje pierwsze płatne warsztaty, ponieważ jak zacząłem swoją przygodę z portretem, bardzo się chciałem nauczyć retuszu. Chciałem, żeby ten retusz wyglądał naprawdę dobrze, nie był też sztuczny. I chciałem po prostu poznać narzędzia, w jaki sposób Kuba z tego korzysta. Ja te narzędzia znałem, bo widziałem na YouTubie, że jest separacja częstotliwości, oglądałem masę poradników, ale jednak nie potrafiłem uzyskać zadowalającego efektu, żeby to wyglądało dość dobrze.
Więc z Kuby warsztatem mogę Wam polecić, jeśli chodzi o retusz. Jeśli byście chcieli do niego iść, to naprawdę warto. Ja z Kubą się umówiłem w taki sposób, że przygotowałem zdjęcia portretowe. Poszedłem na sesję i z tymi surowymi zdjęciami poszedłem do Kuby, aby przećwiczyć to na własnych zdjęciach, a nie na jakichś gotowych zrobionych przez niego. Dzięki czemu przy wspólnej edycji zrozumiałem, jak korzystać z tych narzędzi. Kuba od razu zwrócił uwagę na to, jakie błędy popełniam, żebym na coś zwrócił uwagę i uważał, żeby tego nie popełniać. Dzięki temu mój retusz wygląda teraz tak, jak wygląda, a nie inaczej. Ja z tego efektu jestem naprawdę zadowolony. Tak wygląda moje zdobywanie wiedzy. No głównie dzisiaj to jest internet. Kanały, które Wam podałem, z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Wiem, że jest jeszcze masa mniejszych twórców, przecież nawet mój kanał. Staram się wrzucać Wam poradniki z Lightrooma. Możecie też śmiało oglądać, jest przygotowana playlista. Wiem, że jest też masa małych twórców. Z takich małych twórców, które gdzieś tam też są na YouTubie, mogę Wam spokojnie polecić kanał Dawida Skoczylasa, u którego znajdziecie takie, jeśli chodzi o fizykę, to takie prawdziwe mięso z tego, jak działa aparat, przysłona, co tam się dzieje. Do tego stopnia, że Dawid chyba tam nawet wzory rozpisywał. Jak poszukacie, to zaczniecie oglądać w ogóle takie poradniki, to sam YouTube będzie Wam podpowiadał różne inne kanały, które nie są duże, a też znajdziecie masę wiedzy. Także w mojej ocenie najwięcej wiedzy w tym momencie z YouTube, Google, szukać blogów oraz wybrać się na warsztaty do osoby, która nas inspiruje. Z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Linki do wszystkich kanałów wrzucam Wam na dole w opisie filmu. Trzymajcie się, hej!